Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Gdy Pan, Twój Bóg, wytępi narody, których ziemię Pan, Twój Bóg, Ci daje, i Ty je pokonasz, i zamieszkasz w ich miastach i domach, to wydzielisz sobie trzy miasta z Twojej ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Ci w posiadanie, przygotujesz sobie drogę i podzielisz na trzy części obszar Twojej ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Ci w dziedziczne posiadanie, aby mógł tam schronić się każdy zabójca. A tak ma się żyć z zabójcą, który tam się chroniąc zachowa życie. Kto zabił swego bliźniego nieumyślnie, a nie miał go przedtem w nienawiści, albo ten, kto pójdzie ze swoim bliźnim do lasu, aby rąbać drzewo, i jego ręka machnie siekierą, aby ściąć drzewo, a siekiera spadnie z toporzyska i trafi w bliźniego, i ten umrze, taki może się schronić do jednego z tych miast i zachować życie. Aby mściciel krwi nie ścigał zabójcy w gniewie swego serca i aby go nie dogonił, bo droga jest daleka, i nie zabił go, nie zasłużył na śmierć, gdyż nie miał go przedtem w nienawiści. Dlatego ja nakazuję ci: wydzielisz sobie trzy miasta. A gdy Pan, Bóg Twój, rozszerzy Twoje granice, jak poprzysiągł Twoim ojcom i da Ci całą ziemię, którą obiecał dać Twoim ojcom, to, jeżeli będziesz przestrzegał całego tego przykazania i spełniał je tak, jak ja ci dzisiaj nakazuję, i będziesz miłował Pana, Boga Twego i chodził Jego drogami po wszystkie dni, dodasz sobie wtedy jeszcze trzy miasta do tamtych trzech. By nie przelewano niewinnej krwi na Twojej ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, w posiadanie i aby wina przelania krwi nie ciążyła na Tobie. Lecz jeżeli ktoś miał w nienawiści swego bliźniego i czyhał na niego, i powstawszy przeciw niemu ugodził go śmiertelnie, a potem schronił się w jednym z tych miast, to wtedy starsi jego miasta poślą i sprowadzą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi i poniesie śmierć. Nie ulitujesz się nad nim, lecz zetrzesz z Izraela winę przelania krwi niewinnej, aby ci się dobrze powodziło. Nie przesuwaj granicy Twego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie, na Twoim dziedzicznym dziale nadanym Ci w ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój, abyś ją objął w posiadanie. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków, lub na podstawie zeznania trzech świadków, rozstrzygnie się sprawę. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie i jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu i wytępisz zło spośród siebie. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko Twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.